Dzień dobry, kochani. Obawiam się, że filmik może się skrócić, bo już nie wiem, ile tam mam pamięci na moim telefonie. W każdym bądź razie, dzisiaj na temat zamartwiania się, co on o nas myśli. Czy myśli na poważnie, czy nie. Czy jest na tej samej stronie, co my. My chcemy czegoś poważnego. I teraz chodzimy tak ze sobą, spotykamy się i ciągle nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Dotyczy to kobiet i mężczyzn, kochani. Zamiast tak główkować, to naprawdę trzeba po prostu zapytać. Szczerze, grzecznie, otwarcie. Dokąd my idziemy? Dokąd zmierzamy? Czy ty myślisz o nas poważnie? Czy to tylko będą takie spotykania się w nieskończoność? Czy widzisz nas razem w przyszłości? Czy w ogóle chcesz się żenić, czy wychodzić za mąż i mieć dzieci na przykład? To pytanie, kochani, powinno być zadane na pierwszej randce. Aha. Jeżeli ten ktoś się wystraszy, otworzy drzwi i będzie uciekał, to już niech ucieka teraz, zanim się zakochamy. I zmarnujemy czas, energię i pieniądze. Niech on, czy ona już teraz odejdzie. Jeżeli powie, ja też myślę o życiu na poważnie, o małżeństwie, o dzieciach, no to przynajmniej wiemy, że czasu nie marnujemy, ok? Bo już zaczyna się tak, jak powinno. Także bądźmy otwarci, bądźmy sobą, nie udajmy nikogo innego, bo jakby nie było, już tamte osoby na pewno są, więc nie ma co udawać. A po co potem być zawiedzionym i ten ktoś będzie zawiedziony, bo nie jesteśmy sobą? Od samej pierwszej randki, od pierwszego spotkania, być szczerym, być otwartym, i być sobą. Buziaczki i do kolejnego spotkania.